Do tej pory rycerze Kolumba dostarczyli Ukrainie ponad 2600 ton pomocy humanitarnej od początku wojny. Cała ta pomoc humanitarna, która napływała, kupowana była głównie ze środków naszego zakonu i kupowana była głównie w Europie, a przede wszystkim w Polsce, i tam takie zestawy żywnościowe powstawały. A to wydarzenie, które obecnie odbyło się w Brzuchowicach, w naszym magazynie, jest dziś bezprecedensowym i wyjątkowym. Zaczęliśmy kupować produkty tutaj w Ukrainie, a także nasi rycerze, głównie z Rad Lwowskich, wraz z rodzinami przybyli, aby zapakować tą pomoc, która z czasem trafi na tereny deokupowane, a konkretnie do obwodu chersońskiego. Paczka żywnościowa produkcji ukraińskiej. Nowa inicjatywa ukraińskich rycerzy Kolumba. We Lwowie 4-5 marca rozpoczęła się wyjątkowa inicjatywa rycerzy Kolumba w Ukrainie, a mianowicie pakowanie ukraińskich zestawów żywnościowych. Pomoc, która trafi na deokupowane tereny obwodu chersońskiego. Tak, naprawdę to jest nasza wspólnota. Inicjatywa ta jest ważna, ponieważ z jednej strony pomagamy ludziom, którzy potrzebują naszej pomocy humanitarnej, a z drugiej, kupując produkty produkcji ukraińskiej, wspieramy finansowo nasz kraj, aby nasze państwo nadal istniało, działało i się rozwijało. W ciągu 2 dni rycerze Lwowa i Winnik spakowali ponad 32 palety zestawów żywnościowych, które trafią do obwodu chersońskiego do potrzebujących i osób wewnętrznie przesiedlonych. Po raz pierwszy od początku wojny, dzięki wsparciu rycerzy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Polski, nasi ukraińscy rycerze mieli możliwość zorganizować cały cykl od zakupu do dostawy paczek żywnościowych krajowego producenta potrzebującym.